Dobry wieczór, piątkowy wieczór, prawda, żużla i tak naprawdę w dwuosobowym składzie, ale za to jakim zacnym, bo jest z nami Kasper Gomulski. Witam cię, Kasper, serdecznie. Witam serdecznie również. Od razu, widzowie, dajcie znać, czy wszystko dobrze widać i czy słychać nas przede wszystkim, bo czasami tutaj z dźwiękiem mamy problemy, ale dzisiaj jest nas dwóch, tak więc powinno to być, że tak powiem, składnie i ładnie, ale zaraz się dowiemy. Dziękuję ci od razu, Kasper, na początek, że się zgodziłeś. Wiem, że jak to jest z terminami, ale wielki dzięki. A, tu nie ma sprawy. Bardzo przyjemnie mi się z tobą rozmawia, także też jak napisałeś, to dograliśmy datę i jestem. No i super, to mnie bardzo cieszy, tym bardziej, że jeszcze mi powiedziałeś, że masz specjalnego gościa dzisiaj w domu. Tak, jest specjalny gość, ale nie wiem, czy czasem za chwilę nie zaśnie, także... Dokładnie, tak, bo Kaspra jest jego małpeczka, tak więc kurczę, ale jest karmiona, może się uda, może nie, aczkolwiek jest na miejscu. Tak jest, no póki co jest, no to jest też jej godzina, gdzieś tam właśnie pora karmienia jest koło właśnie tej 20, później idzie spać jeszcze tam koło, nie wiem, 11, 12 jest karmiona ostatni raz i... A to już na śpiocha, zamkniętymi oczami je i wtedy widzimy się tam dopiero. No dobra, a to jeszcze mi powiedz, a co ona je tak normalnie? Czym ty ją karmisz, albo co pije? Ogólnie no to mleko, tam oczywiście bez glutenu i laktozy, żeby tam... No po prostu tego nie może. Owoce, warzywa, bez cytrusów, bez awokado. Kurczę, to ona ma porządną dietę jeść. Taką w sumie, co? Tak. No kurczaka może też czasami gdzieś tam małego zjeść bardzo. Czyli inaczej, u mnie jest coś takiego, że albo lubi ser i smacznie go zje, albo po chwili weźmie, dostanie ser i nim pluje. O, bo coś nie pasuje, także no. I ostatnio wjechały robaczki. Jakie robaczki, ty? No jakieś tam robaczki dostaje takie, może nie typowo pod małpkę, ale dla zwierząt i coś tam sobie wcinała. Okay. Tak jest, no. To jej nie podbieraj przypadkiem, nie? Nie, już okres na ryby się skończył. No, dokładnie, zima teraz w pełni, no to spoko. Słuchaj, ostatnio tydzień temu był z nami Tomek Korwat, złapaliśmy go, już ci mówiłem tutaj na backstage'u, z samochodu ciężarowego, bo pytaliśmy się go, czy nie przygotowuje się już do sezonu. On mówi, no w sumie przygotowuje się, ale w ten sposób, że po prostu zarabia na sprzęt. Powiedz, Ginger, jak to jest teraz u ciebie? Czy ty już rozpocząłeś jakieś przygotowanie, nie wiem, fizyczne, siłownia, czy na razie jeszcze resecik? Tak, ja zacząłem już tak, powiedzmy, tak małymi kroczkami w połowie gdzieś listopada od boksu i w sumie takiego ogólnorozwojowego treningu, a od grudnia, jak co roku z trenerem Przemkiem Gnatem zaczęliśmy tutaj z chłopakami z Gniezna przygotowania i to jakby jest taki stały cykl. Coroczny. I też jakby wróciłem, no jakby tylko w zimę praktycznie trenuję ten boks u Kuby Czaprowicza i do tego właśnie z moim bardzo dobrym kolegą Kamilem Karskim też mamy jakby kolejne treningi, więc jakby mam jeden trening, dwa treningi boksu w tygodniu, do tego mam dwa razy właśnie spotkanie wszystkich z Przemkiem i jeszcze do tego mam 3 albo 4 razy z Kamilem, a weekend to jest albo bieganie, albo po prostu gdzieś tam basenik, sauna i taki relaks. No to powiem szczerze, kurczę, dość taki intensywny ten plan twoich przygotowań. Też co roku tak zawsze masz? Tak, wydaje mi się, że tak. Może jak w Gdańsku, no to miałem troszkę jakby mniej tych treningów, ale dużo wtedy biegałem. Okay. Gdzieś tam, mimo tego, że te kolano gdzieś tam miałem rozwalone, to starałem się tak dużo biegać. No i w sumie też dzięki temu mam mniej problemów z tym kolanem, chociaż wiadomo, że gdzieś tam czasami się przy niektórych ruchach gdzieś tam mnie zaboli, właśnie, ale bieganie ogólnie... to też nie chyba na kolano, to też tak w sumie nie wiem, czy rower nie jednak lepszy, nie wiem jak. Tak, no nie no, w sezonie to tylko rower, ale gdzieś tam w zimę nie mówię, że codziennie, ale gdzieś tam ogólnie zalecenia od lekarza były takie, żebym w ogóle nie biegał, ale no ja też nie lubię osobiście biegać, ale czasami po prostu mam taką potrzebę i... Okay. I idę biegać, ale ogólnie wolałbym zdecydowanie rower, no tylko, że
teraz pogoda, to mógłbym nieraz dobrze fiknąć na tym rowerze. To na pewno. Już się pojawiają tutaj pytania na czacie, ale ja przygotowałem sobie jako pierwszy i za chwilę oczywiście. Tak jak ci mówiłem, no tutaj widzowie dzwonią i tak naprawdę to oni zadają pytania, więc spodziewaj się różnych. Ale powiem ci tak, jest kulturka. Nikt tam, wiesz, tutaj nie ten, zaraz zresztą byśmy wyjaśniali co po niektórych, jak są jacyś kozacy. Okej, Kasper, no to tak na początek ja sobie parę pytań tutaj do ciebie przygotowałem i zacznę od najważniejszego tak naprawdę. Za tobą, Kasper, na pewno bardzo trudny rok. Ty jednak mimo tragedii twojej, która dotknęła również twoją rodzinę, pojechałeś jeden z lepszych sezonów tak naprawdę. W szczególności na początku. Jechałeś jak w transie. No, szkoda, że to właśnie był ten początek i tam troszkę, powiedzmy, dość do środka tego sezonu. Później nie wiem, co się stało, ale no, sezon jakby był całkiem okej. Okay. No na pewno lepszy niż przez moje ostatnie 4 lata. Gdzieś tam światełko w tunelu znalazłem. No właśnie, tutaj sam wspominasz, że ten początek i tak do połowy sezonu i jak sam napisałeś, przyszedł moment, że w końcówce się troszeczkę pogubiłeś i zostałeś z tym wszystkim w sumie sam. No właśnie, gdzie leżał problem, że w końcówce sezonu wyglądało to trochę jakby jednak uszło z ciebie powietrze? Czy może to, że tak dobrze zacząłeś? Jak ty to widzisz? Wiadomo, że jak jedzie się dobrze, no to wszyscy cię klepią po plecach. Ale gdy przychodzi ten cięższy troszkę okres, no to wiadomo, ci co zawsze z tobą byli, to będą nadal. A ci, którzy byli jakby, na chwilkę, no i się gdzieś tam powiedzieli do widzenia. I tak się czułem po prostu gdzieś tam w klubie i no. Rozumiem. Po prostu, nie chciałbym jakby dalej ciągnąć tego tematu. Nie ma problemu. Po prostu. Wiem, o co chodzi, ale tak więc zaraz jeszcze jest dużo pytań, też na czacie się pojawiają, ale ja w tym momencie już odpalę linię telefoniczną i podam szybko numerek. Numer to 222-199-392. No właśnie, i teraz już delikatnie powiedziałeś, że nie chciałbyś tutaj mówić, ale ja jednak spróbuję w inną stronę troszeczkę uderzyć i... A co nam powiesz o drużynie Rowu Rybnik? Jakieś rozmowy właśnie były o przedłużeniu kontraktu, czy nic kompletnie? Kompletnie nic. No właśnie, to nie chcę też cię ciągnąć za język, bo wiem, ale przysłowiowego pożegnania pewnie nie było w ten sposób. Tak naprawdę jedyny telefon, który dostałem od prezesa Mrozka, to był wtedy, jak już wiedział, że podpisałem kontrakt w Poznaniu, tak. Więc to było po 1 listopada. To faktycznie, no. No. A sezon się skończył, powiedzmy, gdzieś tam w połowie września, chyba z tego co kojarzę. No, super, także no, kilka tygodni minęło tego czasu, a jakby z racji tego, że u mnie jest takie coś, że po prostu najpierw rozmawiam z klubem, w którym jeździłem, a później gdzieś tam albo idziemy w lewo, albo w prawo. I dla mnie jest jakby... No, jesteśmy ludźmi, tak? Więc idziemy, albo jesteśmy tak i idziemy w prawo i idziemy razem i dalej coś próbujemy, albo mówimy sobie nie i idziemy, każdy idzie w swoją stronę i tak, moim zdaniem, tak to powinno wyglądać. Nie wiem, jak to inni gdzieś mają, ale widocznie no, prezesa Mrozka było to drugie, że albo nawet nie drugie, tylko trzecie, że po prostu najlepiej się nie odzywać i tyle. No właśnie, ostatnio słyszymy dość, ja z kolei nie muszę się hamować i mogę powiedzieć ogólnie, bo też słyszymy od zawodników, no, że nieciekawie, zresztą na moje, jeżeli mam powiedzieć swoje takie zdanie, no nie powinno tak być, to co powiedziałeś, słuchaj, sezon, jeździłeś, narażacie zdrowie, słuchaj, no uścisk ręki, podziękowanie, słuchaj, no nie będzie dla ciebie miejsca na przyszły sezon, to nie boli coś takiego powiedzieć, a przecież jesteście ludźmi i nikt by się na siebie nie poobrażał, no ale... Tak, no ja jedyne co mogę dodać, to z prezesem Mrozkiem miałem dwie rozmowy, będąc w Rybniku, dosłownie 3-4 minutowe i tyle. Okej, okay. Spoko, rozumiem, wiem o co chodzi, to jednak tak to właśnie nieraz niestety bywa. Właśnie, ale dalej pociągnę, bo jednym właśnie z twoich wpisów, dziękujesz trenerowi Markowi Cieślakowi, zresztą jak rozmawialiśmy przed
tym sezonem, to właśnie mhm. się ciebie pytaliśmy, że przecież pod Markiem Cieślakiem za pierwszym razem przecież się rozwijałeś bardzo fajnie i tutaj też się wydawało, że to wszystko odpaliło. No właśnie i dziękujesz mu za tą szansę daną, to ja zapytam inaczej. Co czuje zawodnik, jak trener zaczyna wątpić w swoją drużynę i jej możliwości? Pewnie wiesz, o co mi chodzi. Jak już, że tak powiem, Marek tego ciśnienia delikatnie już w playoffach, no nie chcę powiedzieć, że nie trzymał, bo jednak, kurczę... No ale coś pękło w nim, prawda? Nie, no wiadomo, że jakby... zawodnicy no, w każdym biegu chcą wygrywać, i, bo jakby nie patrząc, no... Każdy wie, o co jeździmy, tak? O wynik, o to, żeby się gdzieś tam... żeby... znaleźć na przyszły sezon jakiś lepszy klub, albo po prostu lepszy kontrakt. Każdy bieg to jest słuchaj, to są zarobek nasz. Dla was, dokładnie. Tak, no tak, zarobek, więc no nikt nie chce przejeżdżać ostatni i to była jakby rzecz, jest to rzecz normalna, no ale czasami po prostu coś nie idzie i tak jak w pierwszym meczu gdzieś tam w Ostrowie powalczyliśmy, tak w tym drugim meczu też powalczyliśmy u siebie, bo nie było takiej porażki, tam chyba był tylko punkt, a na wyjeździe no to dostaliśmy baty, ale też jakby pod koniec sezonu no Ostrów był przemocny i podobny wynik się skończył w finale, więc to też mi się wydaje, że dużo mówi. Po prostu Ostrów był mocny, a my byliśmy... to nie jest tak, że my byliśmy jakoś mega słabi. Ja ogólnie koniec nie, sezonu no, miałem... No, na papierze wyglądał bardzo dobrze, prawda? Tak, no ja mówię jakby za siebie, że ja końcówkę sezonu miałem słabo i ja o tym doskonale wiem. I nie mówię, że ktoś... Nie zwalam win na kogoś, tylko no, ja jechałem źle. Możliwe, że złych gdzieś tam decyzji... Złe decyzje podejmowałem. No ale co, no... Krosno przez cały sezon, prócz tego jakby pierwszego meczu, się później wzmocniła i jechała naprawdę bardzo dobrze. Przyszedł finał i Klops, tak naprawdę, się zderzyli z taką ścianą, że naprawdę. I chyba każdy widział, jak Ostrów jechał pod koniec sezonu. Także jakby dla mnie to nie jest zdziwienie, że awansowali do po prostu Ekstraligi, bo byli pod koniec sezonu najlepszą drużyną po prostu. Tutaj mamy pytanie z czatu, Krzysiek się pyta. Mam pytanie do Gingera. Co skłoniło go do przejścia do drugiej ligi? No i my już sobie na backstage'u mówiliśmy, ale oczywiście proszę, możesz odpowiedzieć. A ja przypominam, że możecie do nas już dzwonić, linia otwarta. No tak, gdzieś tam były rozmowy na temat pierwszej ligi. Też dużo miałem rozmów na temat drugiej ligi. Ale jakby Poznań był najbardziej konkretny w tych rozmowach. Oczywiście gdzieś tam dziękuję tym klubom, z którymi rozmawiałem, ale jednak wybrałem tą ofertę z Poznania. Też no jakby dużo rzeczy miało na to wpływ. Przede wszystkim odległość. No ja mam 50-60 km do Poznania, więc to jest tak naprawdę rzut beretem. Tak, do tego no nie ma co się oszukiwać. Ja jestem z Wielkopolski, więc jakby mogę pozyskać też dużo więcej sponsorów i będąc tutaj jako zawodnik nieznajeżdżący w Poznaniu, to jest praktycznie to jakby to samo. Mogą się więc reklamować tutaj... na tym samym gruncie, tak jak mówisz. Dokładnie, więc tutaj kolejną rzeczą jest to, a chyba nie powiedziałem o najważniejszej, bo chyba tutaj jest, tu trzeba o tym powiedzieć, o osobie Kuby Kozaczyka, który on jakby zaczął ze mną rozmowy i w sumie tak po pierwszych rozmowach to nic na to nie wskazywało, że będę w Poznaniu, no ale gdzieś tam podjął rękawice i zaczął walczyć ze mną i się dogadaliśmy po prostu. Super, dobrze, odbieramy pierwszy telefon. Halo, kogo witamy, kogo gościmy? A, halo, tu no. Łukasz. Cześć, no. Łukasz. Witam serdecznie. Mam do was Krzydlewski. Czy jak się będą bawić regulaminami, to i on powiedział, że polska liga może upaść jak liga angielska. Tak się stanie, czy tak się nie stanie? Jak się będą bawić regulaminami? No, Kasper, dziwne pytanie, no, ale no... Jakby dziwne, ale też po części rozumiem, no bo... Kurczę, też mi ciężko powiedzieć cokolwiek na ten temat, no bo jednak regulamin... Uważaj, bo kary są duże. Tak, no osoby są odpowiedzialne za
za regulamin i za stworzenie jakby tych lig, a my jesteśmy tylko i aż zawodnikami, którzy mają jeździć, więc... Jeszcze jedno pytanie. Jeszcze jedno. Na jakich zasadach, jaki by był najlepszy żużel pokazywany, taki na równych, czy startuje każdy, jak uważa, czy każdy tak, czy najlepszy przepis, czy regulaminy trzeba postawić tak, żeby uporządkować? Powiem szczerze, teraz to żeś tak zakręcił, że ja za bardzo nawet nie złapałem, chyba że ty, Ginger, coś złapałeś, o co ci bardziej w sensie, chodzi ci o regulaminy, czy... przypomina, czy to co się mówili, zmiany żużla, to z regulaminy poukładać to co ten mówił. I te regulaminy poukładać i mniejsze płace, to by zmieniło żużel? No raczej nie, wszystko idzie w górę jak chyba w każdym normalnym innym sklepie i no i te jednak jakbyśmy my dostawali za to mniejsze pieniążki, no to wiadomo, że ten żużel za chwilę po prostu tak, poziom, zawodnicy by przestali jeździć, no bo nie opłacałoby im się, no bo jednak wszystko idzie w górę i no jakby naturalną kolejną jakby naturalną rzeczą jest to, że musi też jakby nasze płace też powinny być na jakimś poziomie. A Kasper co uważa? No właśnie to Kasper mówił, to ja nie mówiłem. A. No właśnie. Tak. Koniec, Łukasz, dziękujemy. To dziękuję. Dziękujemy, dziękuję bardzo. Pozdrawiamy, trzymaj się. Pozdrawiam. Łukasz to co tydzień do nas dzwoni, także Kasper... wiedziałem, że na pewno zadzwoni. Dobrze, Kasper, słuchaj, tutaj już poruszyliśmy. No. No cześć, dobra, już. Kasper, poruszyliśmy właśnie twoje przejście do PSZ tu Poznań, to ja dopytam z innej strony, bo poruszyliśmy mniej więcej jak to się stało. To ja zapytam krótko zwięźle na temat. Nie było żadnej oferty z pierwszej ligi? Była. Była oferta. Czy możesz zdradzić skąd? Czy Pomidor? Z zespołu pierwszoligowego. Aha, no dobrze, nie, no słuchaj, mówię, bo że akurat wiesz, to nie problem, mówię, zapytam. Ale była, a jednak postanowiłeś, że tutaj Poznań. Znaczy, no powiedzmy, że tak było. Okej, no rozumiem. Nie chcę gdzieś tam się mówić na ten temat, po prostu gdzieś tam rozmawiałem z klubem pierwszoligowym, ale no jakby nie doszło do finalizacji kontraktu i gdzieś tam później już... rozmawiałem tylko i wyłącznie z drugą ligą. No właśnie, to skoro już tutaj ten temat mamy zamknięty, to ja dalej ciebie zapytam, a mianowicie o ten Poznań. Jak wiemy, to zeszły sezon w Poznaniu wiele złego się działo. Delikatnie ujmując to, teraz wielka przebudowa. Nie bałeś się trochę tego? No nie bardzo właśnie, jakby tak jak powiedziałem wcześniej, rozmawiałem z Kubą i no jakby jasno mi powiedział jakby klub aktualnie stoi pod względem finansowym i jakby ile jest zaległości wobec byłych zawodników, ale powiedział, że jest taki i taki budżet. No i na takim budżecie nic jakby na górkę nie chcę iść, po prostu to, co gdzieś ma, to tyle proponuje, nie da więcej, po prostu nie ma. No i to jakby szczera rozmowa była i właśnie chyba tym, no, tym najbardziej mnie gdzieś tam przekonał. No właśnie, Kasper, jeszcze się cię dopytam a propos o tą drugą ligę, bo czytałem różne komentarze, ale jak tak patrzę teraz na te kluby drugoligowe, to ta druga liga naprawdę się nam robi coraz ciekawsza. Tam już przysłowiowi, no nie wiem, nie chcę też źle nazwać zawodników, żeby to, ale tam coraz bardziej głośne nazwiska się tam znajdują, chociażby właśnie twoje między innymi i całkiem fajną ekipę w tym Poznaniu zbudowaliście. Jakim twoim zdaniem właśnie, jak teraz poziom drugiej ligi, jak tam na pewno widziałeś, jak inne drużyny również się powzmacniały, może być naprawdę ciekawie. No, zdecydowanie, no. Jakby jest to taka rotacja, tak? Zawodnicy idą z pierwszej ligi do drugiej, z pierwszej do ekstra.
Niektórzy jednak musieli się z tą Ekstraligą pożegnać, poszli do pierwszej. No i kolejna rotacja, czyli ci z pierwszej musieli iść do drugiej. No i to jest taki kołowrotek się zrobił, że naprawdę jest dużo wartościowych zawodników, którzy mogliby spokojnie jeździć w tej pierwszej lidze i nie wiem, no, przykładowo Jakub Torce, gdzie miał świetny sezon. Hans Madsen, no to wiadomo, on awansował, więc mega też, mega młody, przede wszystkim młody, a i dobry zawodnik, więc no jest dużo, dużo zawodników, których gdzieś tam jeździ w tej drugiej lidze i no i ta druga liga nie będzie taka łatwa jak, nie wiem, 20 lat czy 10 lat temu. No powiedzmy 10, bo jeszcze wtedy chyba było, czy nawet troszkę więcej. Że no jakby przyjeżdżał dany klub do danego klubu, no i dziękuję. I no i jakby był skazywany na porażkę, a w tym sezonie no każdy gdzieś no, w miarę swoich możliwości zbudował taki skład, jaki mógł i no i te składy są naprawdę ciekawe. No, tak jak właśnie powiedziałeś. Tutaj jeszcze jest pytanie od Nowa Ruda. Kasper, czy myślałeś kiedyś o powrocie do Gniezna, czy kompletnie w tej chwili to nie wchodzi w grę? Jak to wygląda? Tak. Chciałbyś, rozumiem. Tak, ale no przez pewne rzeczy, no jakby rozumiem. Nie udało się. Rozumiem. Do tej pory. No, słuchaj, no, to tak nie jest, że nigdy się nie uda, prawda? Trzeba zawsze, kurczę, że tak powiem, szukać możliwości, a jak się uda, no to wracamy, że tak powiem, na stary śmieci. No dokładnie, dokładnie. Niektórzy wychowankowie wrócili do Gniezna, a niektórzy są niemile widziani. No, delikatnie już tak widzę, cię ciągnę za język, ale też nie chcę, żebyś za dużo powiedział, bo to wiesz, później różnie to się kończy, więc stanę tu w twojej obronie. To pociągniemy dalej temat Poznania. Jak sobie na backstage'u chwilę rozmawialiśmy, Kasper, no to nie ukrywajmy, ale ty masz być tam jednym z liderów tej. I teraz właśnie, jak ty się czujesz w takiej roli? Jesteś w stanie spokojnie to wziąć już na barki? No, wydaje mi się, że tak. No, jakby schodzę poziom niżej z całkiem jakby niezłą średnią i całkiem niezłym sezonem i celuję, mam jakieś tam swoje cele i chciałbym je zrealizować. Jakby dawno tego nie robiłem, ale przed tym sezonem zapiszę sobie kartkę, w sumie już po części gdzieś tam, tak, po części gdzieś tam są już zapisane, ale jakby no, z każdym dniem, treningiem, gdzieś tam chwilą w warsztacie sobie coś mogę w każdej chwili dopisać, bo to będzie tylko dla mnie. No i jakby to też będzie zapisane, że przychodzę jakby jako jeden z liderów i będę robił wszystko, żeby tak było. Super, to odbieramy kolejny telefon. Halo, halo, kogo gościmy tym razem? No witam serdecznie, Adam Czeszowa. Cześć Adam. Witam serdecznie. Panowie, no więc tak, jako że dzisiaj nie ma Grześka, no to ja tak trochę po sąsiedzku, w sprawie Karnała może cofnąć się do tych lat 2012-2014, no gdzie Kasper to były chyba twoje najlepsze lata, jak do tej pory, bo co rok był progres, jeżeli chodzi o średnią punktówkę. No poza tym medale, prawda, no jedno złoto, dwa brązy, tego co pamiętam. I mam takie pytanie w związku z tym, czy nie czułeś się trochę tak w Tarnowie jak, no powiedzmy, książę Filip, nie? Czyli w zasadzie w cieniu trochę Maćka Janowskiego. Wiadomo, że on był na pierwszym planie, a ty tak troszkę, no, wiadomo, że byłeś, prawda? Ruch jest też ważne punkty. I to jest coś takiego, taka sytuacja podobna jak Bartek Zmarzyk i Adrian Cyfer. Maciek poszedł do góry, Bartek poszedł do góry, a ty i Adrian, no tak troszkę słabiej. No, fajne porównanie, tylko że jakby Bartek i Adrian byli w tym samym wieku, Maciek jest dwa lata starszy i jakby po pierwszym sezonie on odszedł i jakby liderowanie, jeśli chodzi o juniorów w Tarnowie, przeskoczył na mnie i gdzieś tam starałem się jakby to, jakby czułem to, że jakby moje punkty są ważne dla nie tylko w biegach juniorskich, ale też z tymi seniorami i jakby fajnie mi to wychodziło w te dwa lata. I nie ukrywam, że po wieku juniora była rozmowa właśnie z klubem Starnowa, ale jakby
jakby rozmowa wtedy z prezesem była coś takie, na takim jakby zasadzie, jakbym ja nic dla tego klubu przez 3 lata nie zrobił. Tak ja to odczułem, ja to odczułem i dlatego nie podpisałem kontraktu w Tarnowie, a wtedy poszedłem do Torunia. No właśnie, no bo wyniki właśnie nie świadczyły. Bo wyniki świadczą w pierwszym sezonie, wiadomo, tam gdzieś miałeś chyba średnią około 1 punkta, prawda? Później tak, było tak. No, tam 1-4 bodajże. W ostatnim sezonie 2014 tam 1-7 tam z ułamkami, prawda? No to czyli powiedzmy jak na Juran to bardzo solidne wyniki. No to tutaj to jest no bezapelacyjne i niezaprzeczalne, prawda? I dlatego właśnie się trochę zdziwiłem, że nie zostałeś no mimo wszystko w Tarnowie, a poszedłeś do Torunia, no gdzie ten no powiedzmy spadek formy, tak to nazwijmy, no był dość znaczny, bo to było około pół punkta na bieg, no to czyli dużo, powiedzmy. No zdecydowanie. No jakby ja z roku na rok się coraz lepiej czułem w Tarnowie. Też było widać to po punktach. Oczywiście były gdzieś tam wpadki, no ale kto ich nie ma? A, wiem, Bartek z Maciek ich nie ma. Nie no, też my czasem. Tak, ale to jeden, dwa biegi i za chwilę wraca jakby na swój poziom. Ale zawsze jakby przytaczam Bartka do takich sytuacji, bo mega, mega świetny zawodnik. A jakby wracając do tematu, no wydaje mi się, że kolejny sezon nie byłby gorszy na pewno. To byłby czwarty rok na tym samym torze. Być może z tym samym trenerem, bo nie wiadomo jakby się to potoczyło. A jednak się no, stało inaczej, mówię. No ja jakby odczułem tak, jakbym przez te 3 lata nic nie zrobił dla Tarnowa i dlatego jakby klub jakby no, zaproponował... Podziękował. Może nie podziękował od razu, ale no, zaproponował takie pieniążki, że no... Trochę jakby brak szacunku do mojej osoby, ja to tak odczułem i tyle. No jakby wiadomo, no. Że w żużlu są ważne pieniądze i właśnie no to... tak naprawdę o to poszło, no nie ukrywajmy. No to tym bardziej właśnie był trener przecież, tak? I byli zawodnicy typu Henko, byli zawodnicy typu Waculik, Madsen. No więc było się od kogo uczyć, bo też od kogo czerpać. Myślisz, że jakiś został i została ta kadra, ci zawodnicy plus trener, jakoś to by inaczej się wszystko w przyszłości potoczyło, ułożyło? No wydaje mi się, że tak, ale znaczy, to no jest to... taki... Nie no, z takim składem... Gdybać, nie? Też. Tak, ale z takim no składem dokładnie. Na pewno ktoś by musiał odejść, żebym ja jakby skoczył na seniora, bo jakby no, było ich 5, czyli Greg, Artiom, Janusz, Martin i Krzysiek Buczkowski. No ja bym wszedł w 2015 roku jako 6 senior i albo byłaby walka o skład, albo musiał ktoś odejść, tak, byłoby ciasno na pewno. No ale ja nawet nie pamiętam teraz składu dokładnie Tarnowa z 2015 roku. Nie wiem, tam na pewno został chyba... Mów. Nie wiem, no, nie pamiętam, więc no ale jakby dużo zawodników wtedy odeszło do innych klubów. Jeszcze mam takie jedno pytanko, mniej więcej rok temu... Gdzieś tam w mediach pojawiły się informacje, że o możliwym, zaznaczam, możliwym zakończeniu przez ciebie kariery. Rozumiem, że to już jest odległa przeszłość i nie wraca do tego tematu ani nic rzeczy. Nie, już jakby też rozmawialiśmy tutaj chyba przed sezonem, że no po prostu, no jak nie idzie, no to i jakby wyczerpał ci się pomysły, no to jednak ta gdzieś tam te jakieś wątpliwości przychodzą, ja to tak miałem i to przyznaję i był gdzieś tam, było to w głowie, ale mam takie grono przyjaciół i sponsorów, że szybko mi to wybili z głowy i gdzieś tam jeszcze potrafiłem na koniec sezonu pojechać do Tarnowa i zrobić fajny wynik. Czyli jednym słowem mówiąc, no ciągnie wilka do lasu. Myślę, że nie, chyba nie wyobrażam sobie tak w perspektywie, żeby przestać. Żeby nie było tej nie. Tego antyra. Adam, posłuchaj, ja wiem, że ty masz tak samo na imię jak ja, ale chcesz tutaj za mnie usiąść? Nie no, czekaj, kiedy chcesz, Adam, sam mówię, że kiedyś miałbyś tam Adama, prawda? Więc myślałem, że to dzisiaj. Ale to... nie nadam, że oczywiście nie będę blokował linii. Kacper, powodzenia. Mam nadzieję, dziękuję że bardzo. Skręcił bardzo, bardzo dobre wyniki, także. Oprócz tego oczywiście, prawda, bo wiadomo, no. No czy wiesz, no powiedzmy, no nie wiem, zachoruje to kataru dostaniesz jakiegoś ciemnego, powiedzmy, no tam nie groźnego. A dziękuję, na innych torach jak najbardziej. Tak, dziękuję bardzo i na pewno widzimy się w przyszłym roku w Rzeszowie, bo też fajny skład chłopaki tam zbudowali. Tak,
Jeszcze raz pozdrawiam, panowie. Trzymajcie się, Kacper, powodzenia na torze. I nie dziękuję i do zobaczenia. Cześć, cześć, jazdy. Cześć Adaś, cześć, dzięki za telefon. Właśnie, tutaj mamy kolejnych parę, ci powiem, ciekawych pytań na czacie teraz się zrobił, bo jest już 50 osób z nami, się rozkręca to wszystko i tutaj tak, pierwsze to mamy... Ja muszę sobie cofnąć. No właśnie, pierwsza i druga liga, różnica jest, ale tylko w liczbach tutaj Szymon pisze. Jak będzie to wyglądało w twoim warsztacie? Ile silników i czyje silniki? Jeżeli można oczywiście wiedzieć. Silników 3, 4, 6. 6 silników, tak zwykle 3 ramy. Jakby no standardowo w moim wykonaniu. Wiadomo, gdzieś tam jak były lepsze sezony, to były jeszcze 2 gotowe w razie co na Anglię, albo jak nawet ich nie było, to można byłoby szybko je zbudować i wysłać do Anglii, ale 3 ramy kompletne i 6 silników. No właśnie, to jeszcze jeżeli możesz zdradzić, u kogo stołujesz te silniki, że tak się wyrażę. Peter Jones, o. Ashley Holloway, Witold Gromowski oraz, Jarek Krawczyk. To ja dopytam tak ciebie, to nie jest czasami ból głowy, nie za dużo? Czy ty lubisz jednak mieć taką swobodę? Ja powiem tak, będąc w Zielonej Górze brakowało mi jakby alternatyw właśnie jeśli chodzi o tunerów. Może to też jakby, bo to był jakby mój pierwszy sezon u jednego tunera, gdzie i tak on później skończył. Aha. Chyba wiadomo, o kogo chodzi. Tak. No i później jakby no, miałem silniki tylko od jednego mechanika i no i troszkę jakby tego mi brakowało. Wtedy miałem jeszcze Petera Jonesa, ale jakoś tak te silniki mnie nie przekonywały, a później jednak został zakupiony kolejny silnik od Jonesa i trzy fajnie one jechały i mam je do dzisiaj. To są moje takie silniczki, że póki co no, tak, chucham na nie i fajnie jechały mi też na początku sezonu. Jeszcze w trakcie sezonu kupiłem kolejnego dzięki moim sponsorom, także no bardzo się z tego cieszę. To fajnie, fajnie, ale tutaj mam kolejne ciekawe pytanie i to jest połączone jednym z moich pytań, które miałem przygotowane. No właśnie, w tym roku twoim mechanikiem był m.in. Brachol, nie? Adrian. Tak jest. Teraz z wiadomych względów chyba go no nie będzie, prawda? Czy planujesz kogoś w jego miejsce? Szymon się pyta. Tak, tak, już nowy mechanik jest w teamie. Dosłownie dzisiaj piątek, był u mnie w środę, porozmawialiśmy, zobaczył cały warsztat, powiedział już, jakby wymieniliśmy się spostrzeżeniami i tak jakby na początku, co taki mały plan zrobiliśmy tego, co będziemy robić w warsztacie i no i od początku stycznia będziemy działać, także super. Bardzo się cieszę, że kolega... Widzę, że zadowolony. Nie chcesz zdradzić, ale tak, to nie ciągnę za język. Dobra, odbieramy. Nie, no wydaje mi się, że będzie widoczny na stadionach od marca. No na pewno. Odbieramy telefon. Halo, halo, kogo witamy, kogo gościmy. Proszę tam ściszyć, bo straszne szumy. O, chyba tak ktoś ściszył, że spadł. Halo? tak, spadł. Dobrze, to lecę tu, bo było kolejne pytanie. O, tutaj jest też fajne pytanie od Damiana Westa. Pytanie do Kacpra. Jutro startuje Ice Speedway Championship z Michałem Knapem w Tomaszowie. Próbowałeś kiedyś tej dyscypliny? Ice Speedway? Próbowałem, to za dużo powiedziane. Kiedyś tutaj niedaleko Gniezna w Cielimowie był taki mały trening właśnie prowadzony przez Pawła Ruszkiewicza i nie pamiętam już, kto tam jeździł. To było, nie wiem, w 2010 roku. I chciałem się przejechać na tym motocyklu, ale nie potrafiłem ruszyć, ponieważ są te kolce i to trzeba ruszyć tak, żeby ten motocykl szedł od razu prosto. A jednak gdzieś tam to przyzwyczajenie gdzieś kręcenia kierownicą i naprawdę nie mogę nawet metra przejechać na tym. Po prostu no, to było tak dziwne wrażenie, że ja się wsiadłem na motocykl jakby teoretycznie żużlowy, tylko no, opony zmienione i wiadomo, troszkę tam modyfikacji jest.
ale ja na nim nie mogę wyruszyć, ja się zastanawiam, czy nie wiem, czy zapomniałem, czy jak. Tak ruszają, to faktycznie, bo nawet jak się, wiesz, na tym starcie, no ale mówisz, że próbowałeś i co, i nic nie szło? No mówię, nawet metro nie potrafiłem przejechać. No, to... A że akurat miałem swój motocykl też jakby przystosowany do jazdy w zimę, no to wsiadłem i nagle, nie wiem, potrafiłem, tylko że mogłem sobie skręcać kierownicą w którą stronę chciałem, a tu jednak cały czas prosto i gdzieś tam tylko kładzenie się gdzieś tam prawie po lodzie, więc no nie. Dla mnie jakby oglądam czasami, ale jakoś tak nie za bardzo dla mnie to. Fajne, widowiskowe, bo nieraz powiem, że gdzieś tam jak lecą po tych prawdziwych balotach, a nie po bandach, to jest naprawdę mega szacun dla nich, bo mi się wydaje, że mają większe kochones od nas, jak czasami widzę, bo jeden taki upadek, nie wiem, ktoś się przed tobą przewróci, no to jednak to są kolce i wiadomo, co się może z no takim zawodnikiem stać. Wyglądają, powiem szczerze, no można się przestraszyć, ale odbieramy, Kasper, kolejny telefon, może tym razem nie spadnie. Halo, halo, kogo witamy, kogo gościmy? No, halo? Chyba opuścił. A, bo tak, tutaj mi się wyświetla. Tak, bo nieraz tak mają, wiesz, że jakby, nie wiem, wywala ich, czy nie wiem, co się tutaj z widzami, ale to spokojnie, może za którymś razem się uda. Zawsze mamy z takim Karolem. Karol to też nasz stały widz i tutaj za każdym razem ma właśnie takie problemy, że ja go odbieram, a go po chwili tak jakby wyrzuca, no ale to już algorytm. Dobrze, kolejne pytanie, tu widziałem fajne na czacie było. O właśnie, i też mnie to ciekawiło. Powiedz, jak z tymi torami drugoligowymi, kiedy ty się tam miałeś ostatni raz tak pościgać na tym wszystkim, nawet w Poznaniu? W Poznaniu ostatni raz jeździłem w 2019 roku. Dawno, no ale jednak trochę to... I mam mega fajne wspomnienia, bo wygrałem tam turniej Powstania Wielkopolskiego, także bardzo fajnie się jeździło. No Daugav Pils 2019, Opole chyba w 2018, Piła no jakby z wiadomych powodów to 2017, ale też chyba był turniej, ale to był chyba ten sam rok, 2017, właśnie zakończenie kariery Piotra Śwista. Odbierzemy telefon, Kasper. Dobra. Halo, halo, kogo witamy, kogo gościmy? Czy nie zdążyłem i w tym samym momencie chyba co kliknąłem odbierz, ktoś kogoś już się rozłączył. No bo to, o czekaj, bo dzwoni po raz kolejny, zaraz zobaczymy, czy tym razem się uda, czy znowuż spadnie. Halo, czy udało się tym razem? No, halo, wystarczy się odezwać. Nie, to musi być Karol na 100%, on ma takie problemy, ale przed chwilą dzwonił inny numer, bo tu się wyświetla mi podwójnie wtedy, tak jakby, więc... Sorry Karol, dzisiaj widzę, że masz dalej problemy z włączami. Także ogólnie wracając już do tych torów drugoligowych, nie masz jakiegoś tam, że tak powiem, nie chcę powiedzieć strachu, bo to złe słowo, ale niepewności. Nie, wydaje mi się, że każdy z tych torów, no, które są aktualnie w drugiej lidze, to... Jeździłem jakby powiedzmy w niedalekim odstępie, gdzieś tam 3-4 lata, więc spoko ogólnie, jeśli chodzi o te, bo ogólnie są fajne tory. Jedynie co to mega, gdzieś tam nie polubiliśmy się z torem w Wittstock. Jechałem raz tam i no nie szło. Dobra, odbieramy, próbujemy, kto teraz? Halo, halo, kogo witamy, kogo gościmy? Witam, jestem Adrian. Cześć Adrian. Pochodzę z Gniezna. Witam serdecznie. Okej, mam pytanie tutaj do Kacpra. Z racji tego, że jestem z Gniezna, jak się zapatrujesz na czasami brak sympatii ze strony kibiców z Gniezna podczas meczów? No, już chyba nie raz to mówiłem. Dla mnie to działa jeszcze bardziej motywująco, mimo tego, że gdzieś tam czasami moje wyniki gdzieś tam w Gnieźnie nie były super, ale ogólnie zawsze mi się fajnie jeździło w Gnieźnie i jakby, jak wiadomo, czasami gdzieś tam słyszę pod kaskiem albo nawet na prezentacji, to mnie to motywuje i nieważne, czy to jest Gniezno, czy to jest inny klub, inny stadion, zawsze czuję taką motywację, żeby zrobić jeszcze lepszą pracę na torze. A wiesz może, dlaczego to się dzieje, czemu właśnie kibice z Gniezna nie pajają tak sympatią do ciebie, mimo tego, że jesteś wychowankiem tego klubu? Możliwe, że wiem, ale nie wiem, czy o to chodzi, więc...
Wiem, ale nie jakby... powiem, jak klasyk. Tak, czyli moja... wydaje mi się, że chyba wiem, o co chodzi, ale to też no, było parę dobrych lat temu i chyba rozumiem, ale nie jestem pewien, czy o to chodzi. Bo jak ja się też tam... właśnie zastanawiam, lubię pytać, ale jakichś takich wiarygodnych odpowiedzi nie dostaję, więc mówię, może ty wiesz. Znaczy nie, wydaje mi się, że, no nie, w sumie mogę o tym powiedzieć, bo to nie jest nic złego. Odchodząc do Tarnowa powiedziałem, że jeśli tylko wróci Ekstraliga do Gniezna, to chciałbym występować w drużynie z Gniezna. Awansowali rok później, a ja i tak zostałem w Tarnowie, ale to, o Jezu, to jest temat na całkowicie inną rozmowę, może nie na książkę, ale dużo, jakby wiem, każdy wie, jak się stało wtedy, co się stało ze startem w tym sezonie, w którym awansowali, ale miał być jakby projekt, który w ogóle w 0% został zrealizowany i też nie było ani tego projektu, ani nie było mnie, ani jeszcze nie było jednego zawodnika, który miał być właśnie dołączony do tego wszystkiego, więc wydaje mi się, że za te słowa, które gdzieś tam powiedziałem, mogą mieć mi to za złe, ale nie jestem do końca pewny. Może jeszcze inny jest powód. Czyli jest możliwość powrotu do Gniezna, czy na najbliższych latach raczej nie? No nie wiem, tutaj już bardziej działacze muszą się wypowiedzieć na ten temat. Ja nie mówiłem, nigdy nie mówiłem nie. No to dobrze, mam nadzieję, że w niedługim czasie wrócisz, bo mimo wszystko skład stworzony z wychowanków to ten lepszy skład, na który chce się chodzić na mecze. Tym bardziej, że kilku wychowanków jeszcze jeździ. No właśnie, więc trzeba o nich dbać. Najlepiej by byli w Gnieźnie. No, powiedzmy, że dbać, tak. Różnie z tym bywa. O, wiem. Domyślam się. Dobra, to dzięki bardzo za rozmowę. Również. I powodzenia w nowym sezonie. Na razie. Nie, dziękuję. Hej. Trzymaj się. No widzisz, jakie miłe telefony. Tak więc super. Tu były kolejne fajne pytania. Coś mi się wydaje, że za miło jest. Za miło. Nie, no słuchaj, tutaj powiem ci szczerze, my jesteśmy żużlową rodziną i wiesz, i to, że się nie gryziemy czasami w język, czy coś tam nawet przekliemy teraz, jak różnie jest, oceniamy różne sytuacje, to jednak wielokrotnie powtarzamy, no kurczę, że my was szanujemy. Jeżeli ktoś tu kogoś nie szanuje, to my to nazywamy u nas na kanale, to trochę tak jak u was. Defekty rozdajemy. Nie bany, tylko okay. Defekty od razu i... Po prostu nie ma takich ludzi, bo my tutaj tego nie akceptujemy. Nie, oczywiście się śmieję. Tak jak mówiłem ci wcześniej, jak zapytaj się, czy gdzieś tam porozmawiamy, to mówię, nie ma sprawy. Super, dokładnie. I tutaj lecimy kolejne, bo tutaj było właśnie bardzo fajnie i chciałem się też o to cię zapytać. Fajnie, że ten czat dzisiaj naprawdę aktywny. Szymon się po raz kolejny pyta, czy masz w planach jakieś ligi zagraniczne? Mnie bardziej interesuje tu angielska. Mamy telefon, brać. Coś tam no, może. Coś, ale czy to mój kierunek? Bo może mnie odwiedzisz w takim razie, kurczę, jakby. Wiesz. No coś tam jakiś temat był, ale jakby. Ja jeszcze się tym nic nie zajmuję. Jeszcze tak, ja się tym też jakby nie zajmuję. I jakby tam są. Nie wiem, wydaje mi się, że są nadal jakieś tam negocjacje małe. Dobra, spróbujemy odpalić ten telefon. Zobaczymy, czy się uda tym razem. Halo, kogo witamy, kogo gościmy? Dzień dobry, z tej strony Jakub z Grudziądza. Cześć, dlaczego ten transfer? Dlaczego akurat Poznań? Czy były inne oferty? A jak tak, to dlaczego akurat Poznań? Tak, były, już mówiłem, tak, mówiłem, że są były oferty z drugiej ligi, ale no jakby no bliżej domu, też więcej czasu chciałbym spędzić tutaj w domu, jakby z wiadomych powodów i no też jakby nie powiem, to co mi gdzieś tam przedstawił klub z Poznania mnie mega gdzieś tam zmotywował i chcę podjąć tutaj rękawice, żeby Poznań wrócił tak na stałe na te żużlowe podwórko i żeby fajnie to wszystko wyglądało, a ten projekt mi się bardzo spodobał i bardzo się cieszę, że w nim również będę. No i to się szanuje. Pozdrawiam Sirów z FSA gry żużlowej i siema Dzindzier. No na razie Kupsan. No, Mareczka, cześć.
No widzisz, nawet, bo ty tam wiem, że grasz w tego, jak to się tam nazywa? STS. O właśnie, ty mnie kiedyś próbowałeś to, bo ja mówiłem ci Speedway Challenge, ty, że nie, że bardziej w STS-a, to z Rafałem tutaj się dogadywać. W ogóle widzę, że na czacie cisną mnie, kiedy w tą FIFA zagramy, no i no wiecie, jak to wszystko wyglądało w tym sezonie, już nie chcę do wszystkiego wracać, ale na pewno Kasper, no teraz to już ci nie odpuszczę, w tej zimy to musisz baty dostać, więc ja ci będę ukrywał, krótko. Zapraszam. Będę musiał tylko gdzieś od kogoś pożyczyć fifkę, bo mam 22, ale jakby... Nie, co ja mówię? Dobrze, ja mam na płytę, tak, zapomniałem o tym, mam na płytę, także przerzucę na czwórkę, na playa czwórkę i śmiało, no właśnie, możemy powalczyć. No, macie powalczyć, no wygram, no co to za walka, także wiesz, spokojnie, no wesoło musi być. Bardzo mnie cieszy twoja pewność siebie. No słuchaj, zawsze trzeba być, ja twierdzę, w życiu trzeba być pewnym siebie, ale odbieramy telefon, bo my tutaj gadła, zobaczymy, co tu widzowie mają. Halo, kogo witamy, kogo gościmy tym razem? Cześć, Adaś. No cześć, witam. Nie poznajesz. No nie do końca. Dobra, nieważne. Grzesiek z tej strony. No cześć, Grzesiu, no nawijaj. Jaki Grzesiek, bo to wiesz, kurczę, ciężko wyczuć. No dobra, bo tak strasznie Kacper mówił, że za miło Grzesiek, jest, że od za miło nas, jest. Dobra, już jarzę. Dobra, Grzesiu od nas z kanału. No, siema Grzesiu, teraz no bo tak Kacper mówi, że strasznie miło, no to teraz trochę mniej miło będzie. Dajesz. Chodzi o to, że nie, tak naprawdę to ja Kacpera obserwuję praktycznie od samego początku jego kariery, łącznie z jazdą w Tarnowie i bardzo miło wspominam ten okres. Oprócz tego uważam, że to jest jeden z nielicznych zawodników w Polsce, którzy potrafią gryźć tor do ostatniego metra. Przed metą, tak samo jak to robi Artur Mroczka, czy Krzysiek Buczkowski, czy Paweł Miesiąc. I teraz mam takie pytanie. Co się stało, Kacper, że od tego czasu, jak poszedłeś do Torunia, to tak wydaje mi się, że trochę trochę schodzisz w dół. Co rok, coraz niżej. Czy to jest wina dostępu do sprzętu, czy to jest... brak motywacji, czy to jest jakiś inny powód, że tak się dzieje, że tak co roku coraz słabiej. No tak to wygląda na zewnątrz. No tak, doskonale jakby rozumiem i wiem, o co chodzi, jakby no, chodzi o moją osobę, także co mam powiedzieć, no gdzieś w pewnym momencie zacząłem podejmować złe decyzje i to się jakby odbija później. Alkohol niestety, masz ale na dla myśli. Mnie. Słucham? Alkohol masz na myśli. Nie. Nie, no żart. Nie, po prostu gdzieś tam złe decyzje. W pewnym momencie poczułem się no już zbyt pewny siebie. Troszkę gdzieś tam odbiło, nie powiem. I no i to się odbija do dnia dzisiejszego. I gdzieś tam mówię, niektóre rzeczy, które zrobiłem gdzieś tam właśnie za juniora, teraz mając 28 lat, bym tego na pewno nie zrobił. Nie podejmowałem tych decyzji i po prostu to mi się odbija czkawką do możliwe, że do dnia dzisiejszego, ale robię wszystko, żeby wrócić. I możliwe, że czasami trzeba zejść jeszcze naprawdę, trzeba dotknąć dna, żeby się z niego odbić i ja na pewno nie odpuszczę. Na dzień dzisiejszy, poza tym, że oczywiście potrzebujesz wygranych i wyników pod komplety w drugiej lidze, to co potrzebujesz, żeby wrócić na taki poziom solidny, pierwszoligowy, jak nie powiedzmy ekstraligowy? Szczęścia chyba. No, tego bym sobie najwięcej życzył, bo tak wydaje mi się, że, mówisz, że w pewnych momentach mi go zabrakło i czasami to trafiałem po prostu, byłem w nieodpowiednim czasie i o złej godzinie, więc i w złym momencie, więc tak mi się wydaje, że tego szczęścia i zdrowie jest póki co i chyba to szczęście. A jeszcze takie ostatnie pytanie na sam koniec, bo dużo kibiców oraz obserwatorów naszego sportu porównuje ciebie do Jasona Crampa. Przyznajesz się do tego, czy nie? Czy nie wiem, nigdy nie słyszałem, że ktoś mnie porównuje do Jasona. Bardziej ja się na nim wzorowałem.
Może pod tym względem, że gdzieś tam mnie coś, ja, Jason, ale bardziej ja, to jakby mój idol, jeden z mojej trójki. O, to masz. A pozostała dwójka? Właśnie chciałem zapytać. W sumie źle powiedziałem, czwórka, no bo wiadomo, Jason, Greg, tata i Adrian. Ale to jakby no, od każdej, jakby, kurczę, zebrać z tej czwórki po takiej jednej najlepszej zalecie, no to na pewno bym chciał. Dobra, to ja nie blokuję linii dalej, czekamy na resztę telefonów, dzięki za odpowiedzi i do usłyszenia. Dzięki również, do usłyszenia. Dzięki Grzegorz, no, dzięki za twój telefon, już widziałem, że kolejny tutaj Wojtek próbuje do nas dzwonić, również z naszego kanału, on zresztą w Poznaniu mieszka na co dzień, więc pewnie ma jakieś tutaj do ciebie parę pytań, pewnie za chwilę do nas zadzwoni. A tu jeszcze widziałem, o właśnie, i tego nie pociągnęliśmy tematu, a to miałem pociągnąć. Słuchaj, brat trenerem Adi będzie, no kurczę, już dzwoni telefon Wojtek, także za chwilę przejdziemy do tego, damy Wojtkowi, bo Wojtek ma pewnie ciekawsze tematy, zaraz zobaczymy. Halo Wojtek, witam cię serdecznie. Cześć, witam. No co tam? Witam serdecznie. Takie mam pytanie, to chyba się nie doczekam, aż zadasz pytanie, które pisze na czacie. Ja ciebie nie lubię, Wojtek, to co ja będę twoje pytanie zadał? No to ja wiem, ale to ja pytanie nie jest do ciebie, tylko do Kacpra. Okay. Kacper, czy może celujesz w tym sezonie w Poznaniu w 102 punkty? Indywidualnie czy no nie, drużynowo? No raczej drużynowo, to w dwóch meczach chyba to obskoczymy, nie? A dlaczego 102? A oglądałeś Czterech Pancernych? Rody 102, Wojtek to jest nasz taki, wiesz. Nie no, wydaje mi się, że jeśli będzie ta klubowa liga, to w tym roku tych punktów zrobię więcej niż 102. No, nie no, oczywiście to pytanie takie... Chyba, że 102 razy 2, to wtedy byłoby zdecydowanie lepiej. No, nie, a tak już bliżej, bo pewnie się zdarzają jakieś żarty, a ty jak nie reagujesz jakoś ostro na jakieś tam żarty w kwestii właśnie rudego koloru, nie? Nie, no gdzie tu widać rudy kolor? Już niżej, nie pozostało. Niżej, nie? A to nie, to jest złoty, także... Nie, oczywiście. Kiedyś miałem jakiś tam, jak to się mówi, dyskomfort, nie wiem. Krampa. Tak, ale właśnie, miałem jakiś tam pewien... To mi się też kojarzył. Tak, ale miałem gdzieś tam... Kiedyś mi nie pasował mój kolor włosów. Tak, no, muszę przyznać, ale po czasie wiadomo, gdzieś tam młodzieńcze lata, coś zawsze, każdy chce być idealny, ale no, nie ma świata idealnego, więc... Ja jestem idealny, nie wiem jak ty. w pewnym czasie zaakceptowałem się takim, jakim jestem i tyle. No i to najważniejsze. Każdemu życzę takiego dystansu, pewno. No, gdyby każdy miał taki dystans, powiedzmy jak ja, to na pewno świat byłby o wiele, wiele fajniejszy. Jasne. Dzięki i powodzenia u nas w Poznaniu. Trzymaj się. Do zobaczenia. Cześć Wojtuś, pozdrawiam. Cześć, trzymaj się. Czekaj, bo teraz to Wojtek mi namieszał tu z twoją kamerą i muszę cię troszeczkę zmniejszyć. Powiększyłeś na pół ekranu. Ale spokojnie, zaraz to opanujemy. Tutaj troszkę ciągnę dalej, bo zobacz, już prawie godzinka minęła. Widzisz? Ciachu, ciachu i po strachu. Naprawdę? No widzisz, no co? To czas leci. Ale dokończmy ten temat, bo to nie ten temat. Tak. Jak to, powiedz, z Bracholem będzie? Czy no patrz, telefon mamy znowu. No ja nie wiem, no kurczę. Odbierzmy, bo wiesz, mimo wszystko chcę, żeby widzowie tutaj się wyszaleli, bo ja z tobą zawsze mogę pogadać. Zresztą oczywiście. Ja wiem jak to będzie, bo już mi mówiłeś częściowo. Halo, kogo witamy, kogo gościmy? Raz, dwa, trzy, gonisz ty. Dopiero pierwszy raz próbuję, Adam. O, jest to, Karol, wiesz, widzisz. Tak, cześć Karol, witam, no, nawijaj. To będzie krótkie zwięźle na temat, jeśli chodzi o mój nick. No to Katwe, jaka była twoja najśmieszniejsza sytuacja w żużlu? O. Najśmieszniejsza sytuacja w żużlu. O kurde. Zagiął. Szukam. kurczę, najśmieszniejsza sytuacja. Mam, no.
trening w Toruniu, 15 albo 16 i chyba to jest nawet nagrane. Mam tu na Instagramie taki krótki filmik z Pawłem Przedpełskim, jak przed startem gdzieś tam na treningu do siebie krzyczeliśmy, a ja akurat miałem wtedy GoPro na kasku. I ogólnie no, jakby jechałem, wystartowałem i przez okrążenie czy tam dwa jak jechałem, to normalnie się cieszyłem i się śmiałem pod kaskiem. I jak zjechałem, to właśnie cały czas tylko spojrzałem w stronę. Normalnie, no nie wiem, czy było słychać, ale jakby tak się zaczęliśmy, czy ja miałem tak, Paweł chyba podobnie, ale tak się zaczęliśmy śmiać, że ja mówię, jechałem dwa okrążenia z bananem na ustach i jak zjechałem, to tylko się spojrzałem na Pawła i się śmialiśmy dalej, a to było, nie wiem, 3 minuty później. To tak nieraz jest, jak... To ja też to muszę zobaczyć. Tak, no zapraszam na swojego Instagrama. Dokładnie, wszystkie. Ale nie, tam jest... 2.15 albo 2.16 jest taki filmik właśnie mój z Pawłem i coś tam, taka mała rozmówka przed startem. Spokojnie znajdę, ja też jestem w internetach. Przy okazji ja dam bardzo ładne szaliki za tobą. Tak, dostałem od Kacpra, Kacper mi poprzysyłał, tam widać, dostałem od Kacpra, nie od Kacpra, od Karola, przepraszam. Dostałem startu Gniezno i Poznania przyszły parę dni temu, także dzięki ci Karol, kolekcja się powiększa. To ja nie przeszkadzam, będę na obok czacie pilnować internetu. Super, do nas. Bardzo, żeby ci nie uciekł. Do zobaczenia. Się. Cześć Karol, cześć. Widziałem, że jeszcze ktoś cały czas się dobija, ale może jednak pozwoli nam rozwinąć tą naszą myśl. Tak, o twojego brachola. Właśnie, nawijaj, jak to będzie? Będzie bad, będzie jednak, nie będzie, że tak powiem, taryfy ulgowej? Nie, no, z jakiej racji? To jest praca. Adrian będzie decydował o tym, kto jedzie, kto się, no jakby treningi będą decydowały, kto się najpierw spisuje i kto będzie jechał w meczu, tak, pod jakim numerem, i wydaje mi się, że nie, no, ja nie odczuwam, że będzie coś, będę jakoś lepiej traktowany. No właśnie, ja bym bardziej podejrzewał, bo sam mam rodzeństwo i wiem, jak to jest, że właśnie wręcz no większe, będziesz miał bardziej pod górkę niż z górki, w ten sposób, nie? Że nie będziesz miał taryfy ulgowej, ja tak myślę, chociaż nie wiem, jak u ciebie. Nie no, w tym sezonie też były gdzieś tam czasami zgrzyty w trakcie meczu, to jakby normalna rzecz, że ktoś tam czasami się pokłóci, no ale zawsze piątkę zbiliśmy i było okej. No i super. I wydaje mi się, że w tym roku, no, już w przyszłym roku, jak coś pójdzie nie tak, z mojej winy, no to będzie mógł mieć gdzieś tam to zjazd, do bazy, wtedy już po bratersku trzepnąć w łeb, bo trenerowi nie wypada. Dobrze, odbieramy telefon, Kasper. Halo, halo, kogo witamy, kogo gościmy? Halo, halo, dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór, dzień Igor, dobry. Dobry wieczór. Cześć, Igor. Siema. Ogólnie mam parę pytań, ale tak w sumie to nie chcę blokować linii, więc zapytam najpierw Kacpra. Oskar Palu. Słyszałeś? Jeszcze raz? Oskar Paluch, słyszałeś? Oczywiście. Oczywiście, co tam sądzisz o nim? Jakby no, nie widziałem go na torze, jakby nie oglądałem go typowo na torze, za to widziałem kilka jego gdzieś tam biegów na 250-kach. O, no i widać, to że... I powiem tak. Jeździ nie na swój wiek. To znaczy też się lepiej sobie... po prostu, tak? Masz... No mam, jakby przed rówieśnikami jest gdzieś tam parę lat do przodu. Tak jest gdzieś to moje wrażenie, bo raz, że dysponuje fajnymi startami, a jak mu nie wyjdzie, to ma fajne pomysły i realizuje je, a nie tylko ma pomysły, bo to jest ważne. No i sylwetka też jest naprawdę bardzo, bardzo taka, no mówię, no ciężko mi jakby opisywać go, bo nie widziałem go jakby w realu, jak jedzie, a jak widziałem, to mogę nie pamiętać, ale no z tego, co widziałem gdzieś tam właśnie na tych 250-kach, to mega fajnie jechał, no, to trzeba przyznać. No to super, to jeszcze tylko ślę wam pozdrowienia z, skąd on tam był? Z Monako, o.
Z Monako. Oskar teraz w Monako jest z rodziny. Tak, no bo odbiera pewnie chyba statuetkę za mistrza świata, tak? 250. A nie ma zielonego pojęcia. Chyba tak, no. Tak mi się wydaje, bo często w Monako jest to spotkanie wszystkich mistrzów świata i wydaje mi się, że może być, jak, chyba że przypada, chyba że wakacje po prostu, ale może gdzieś tam jest coś, jakieś tam coś w tym prawdy. Wakacje to no, fajne. Nie wiem, nie, no fajne, szkoda tylko, że ogółu nie zabrał, nie? Ja bym sobie pojechał na takiego Monako. No to chyba każdy. No dokładnie, no. Tak jak mówisz, no. No i co, w sumie życzę tam w następnym sezonie powodzenia, Kasper. Nie dziękuję, żeby nie zapeszyć. No i bardzo dobrze, jak najwięcej zerówek, nie? Tak jest. No i ale tym razem, bo dawno w sumie nie pozdrawiałem Adiego i tym razem pozdrawiam Adiego bardziej. No bo dzisiaj jestem sam, także kurczę, widzisz. Dzięki wielkie, fajnie, bardzo miło. Mam nadzieję, że łapkę zostawiłeś. W górę oczywiście bicka, jak my to mówimy na kanale. I super, dzięki za twoje pytanka. No, super. Igor, pamiętaj, że jutro live charytatywny, nie? Bo ty chyba grasz z nami, czy nie? Gram, Giercze. Pamiętam, tylko przypomnij mi na którą, bo nie, chyba na 19, tak? Czasu polskiego to... Kurczę, teraz ci nie powiem, bo też się zakręciłem, bo wiesz, ja tu mam angielski, a nie wiem na jaki tam ustawiłem, powiem szczerze. Ale coś, albo 19, albo 20, ale to można sprawdzić, bo już jest w tym. Dobrze, Igor, do jutra tak, w takim razie, pozdrówka. Do jutra, no cześć. Pozdrawiam również. My, Kasper, odbieramy kolejny telefon, jeśli pozwolisz, czy już musisz kończyć? Oczywiście, nie, spokojnie. Spoko. Halo, kogo witamy, kogo gościmy tym razem? Kubę. O, cześć Kuba, witam. Dzień dobry, czy jest witam Kasper? Tak, witam serdecznie. No cześć, chciałem cię raz zapytać, jak się czujesz w drużynie PZ-u? Dobrze, no. Dobrze, jeszcze nie miałem jakoś spotkania z chłopakami, tylko oprócz jakby z Kevinem, bo wiadomo, mieszkamy blisko siebie, ale reszty chłopaków jeszcze nie widzimy, ale gdzieś tam są w planach, że jakieś jakieś zgromadzenie naszego całej drużyny będzie. A jak oceniasz realne szanse na awans? Bo tutaj słyszałem, że skład się szykuje tutaj mocny. No wydaje mi się, że na pewno możemy powalczyć o to. Ja bardzo bym chciał oczywiście awansować, bo tego mi się jeszcze nie udało z żadną drużyną awansować, więc chciałbym jakby odhaczyć swoje osiągnięcie właśnie pod tym względem i będę robił wszystko, żeby tak było. No dobra, dzięki za pytanka, siema. No nie ma problemu, cześć Kuba, trzymaj się. Szybko zwięźli na temat. Tak, niektórzy to wiesz, to tylko, że tak powiem, to co chcą usłyszeć i... Narka, czekaj, bo tu jeszcze... Aha, tutaj dla żartu się śmią, że Bartek też tam jest i te statuetki, ale to może być tak jak wiesz, jak lewy z Messi, nie? Tak. Może no. Jednak tam kurczę, Artiom. Cofam sobie szybko. Paniał. Aha, tu już było, bo pytałem czy miał karty. Opa, telefon. No to już. Halo, kogo witamy, kogo gościmy tym razem? Proszę ściszyć nas tam w backgroundzie, bo tam jest delay zawsze. O, i już spadł. Widziałeś od razu, znowuż. Ktoś chciał ściszyć i od razu nam szybko spada, także... O, tutaj ktoś... Tatu. O, właśnie, to było fajne. Antek się pyta. Różni żużlowcy i różne metody na przygotowanie do zawodów. Jak to wygląda u ciebie? Jakieś specjalne czynności, jeżeli chodzi, wiesz, stricte już w dniu zawodów? Zawiązujesz buta pierwlewego, nie wiem, masz jakieś takie rytuały? No to rzeczywiście, no zawsze zaczynam od lewej nogi. W sensie wiadomo, gdzieś tam najpierw zakładam spodnie termo, to zaczynam od lewej nogi, skarpetkę od lewej nogi. Ochraniacz od lewej nogi, kevlar no to też od lewej nogi. A jak, zapomnisz o której zacząłeś, to masz coś takiego, bo ja tak mam, teraz ci powiem mój myk. Ja tak mam rano jak się budzę, nie?
I mam też coś takiego, że muszę pierwszą nogę z łóżka zestawić prawą. Ja tak mam, że jak nie jestem pewien, to jeszcze raz się kładę i staję jeszcze raz, żeby postawić prawą. Naprawdę, ci mówię, mam takie obowiązki. To wtedy jeszcze, wtedy jeszcze zrób tak, że policz do 20 czy do 10 i dopiero stań. No widzisz, kurczę, a nie. Kiedyś też spotkałem się z taką sytuacją, że wyszedłem z domu, wróciłem po coś i chciałem raz wejść i właśnie mama kolegi mówi, usiądź. Policz do 10, wstań i dopiero wyjdź. A to jeżeli chodzi o wychodzenie z domu, to ja też mam jeszcze lepszy myk. Ja mam pierdylca, że tak powiem, w tym stopniu, bo ja na przykład jak wyjdę i czegoś zapomnę, nie? Tak jak właśnie mówisz, o kurczę, muszę się cofnąć. To nie to, że siedzę i policz do 20, tylko muszę, zamykając drzwi, przechodząc przez próg, obrócić się przez prawe ramię. I tak, wiesz, tak się kręcę wychodząc i wtedy, wiesz, to jeszcze te zabobony stare, no ale gdzieś tam, kurczę... Ja kiedyś miałem tak, że wychodząc z domu zawsze się zastanawiałem, zamknąłem drzwi czy nie. A teraz mam tak, że jakby są gumy przy drzwiach i mi coś tam chyba nie gra z tymi gumami i po prostu mi nie trzymają, więc jak nie zamknę drzwi, to mi się otworzą i od razu widzę, że się nie zamknęły, także nie mam już tego problemu. Tobie tych wszystkich alarmów i wiesz, tego wszystkiego, tych ring, kurcze, co dzwonią, to teraz praktycznie, no, zaraz powiadomienie na telefon, że coś tam jest nie tego i tak, iluzi. Tak, tym bardziej, że jak gdyby ktoś się chciał się włamać, no to są, jest, mam bardzo niebezpiecznego psa, także musi uważać. To nie radzę. Kolejne pytanie mamy od Żużelek. Ja widziałem je na początku i fajnie, że jeszcze raz je napisał. Karol mówię. Ginger, powiedz największe twoje osiągnięcie, jakie do tej pory ty jako uważasz. Przepraszam. Chyba wicemistrzostwa świata juniorów. Pamiętam. Tam wtedy kto z tobą stał na podium? Tam nie było Duzersa z tobą? Rok wcześniej. Rok wcześniej. No właśnie, kurde. No zobacz. Dudy wygrał, Peter był drugi, ja byłem trzeci. Tak, a rok później. Było takie podium. Rok później się troszkę pozmieniało i jakby skoczyłem o pozycję wyżej. No to kto tam wtedy wygrał ten rok później? Peter był pierwszy i trzeci był Mikkel Mikkelsen. No właśnie, no fajnie, na pewno dobrze wspominasz, tak jak... Dobra, tu było kolejne. Takie śmieszne troszeczkę. Aha! Czy zawalczyłbyś na gali Neymana? Takie masz pytanie. W ogóle kręcą cię takie, no ty mówisz, że jakiś boks tam, jednak coś tam robisz, w sensie przygotowań. Tak, tak. Czyli no, fajny jakby dodatek, też jakby mój sponsor mnie do tego gdzieś tam mówił wcześniej. Ja wcześniej chodziłem na jiu-jitsu, więc mogłoby się to połączyć. Ale nie teraz. Nie w takim jakby stanie zdrowia i nie z tym kolanem do walki. No właśnie, z tym kolanem to jest... Ale nie mówię, że nie chciałbym zawalczyć. Dokładnie, jeszcze... Jak to się mówi, trzeba wszystkiego spróbować, jak się nie spróbuje, to można później żałować, a ja nie chcę żałować. No, dokładnie, o to chodzi, trzeba, że tak powiem, póki jest to zdrowie, bo to jest najważniejsze, to po prostu... A młodszy już nie będę, także... Co ja mam powiedzieć? 40 za rok, Kasper, a 18, powiedzieć... kurde, 39 teraz grudnia mam. No, chciałem powiedzieć właśnie, że dopiero co 18 skończyłeś, a tu sam się wychyliłeś. No nie, no wszyscy wiedzą, słuchaj, ja co roku robię live'a na moje urodziny, tak więc kurczę, jak nie będziesz miał co robić, możesz paść. Zresztą wiesz, słuchaj, ja jestem materialista, ja zawsze prezenty lubię, nie wiem czy ty też tak miałeś. Oczywiście. Każdy lubi prezenty, odbieramy kolejny telefon. Halo, kogo gościmy, kogo słuchamy? O. Cześć, Marcin z Gdyni, z tej strony. Cześć Marcin. Mam pytanie do Kacpra. Kacper, z kim chciałbyś zawalczyć w MMA, gdyby stan zdrowia tobie na to pozwalał? Którego mu żużlowcu chciałbyś pieprzyć? O, dobre. O Jezu, za długa lista. Nie wiem. A ja nawet nie mówię, żeby to jakby była typowa walka gdzieś tam z żużlowcem. A no właśnie, no to może z prezesem. Może z prezesem z Dunkiem, albo z prezesem Rockiem. Nie. Dobre. Nie moja liga. No szkoda. Pozdrowienia z Gdańska. Dzięki, również.
Cześć, 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 pozdrawiam. Dobre, widzisz, tutaj są ciekawe nieraz pytania, także już wystarczy. No to trzeba przyznać. Tak, już wystarczy tylko, kurczę, że tak powiem, podać jakiś temat walki, się zaraz dzieje. My za chwilę zjeżdżamy do bazy, więc ostatnie tak 5 minutek, nie? Pozwolisz, Kasper? Czy oczywiście, spoko. Też tak, tak to widać. Jestem. Jedynie co, to mogę jeszcze pod koniec zobaczyć, czy czasem małpka nie śpi. No właśnie, no kurczę, i dobrze. Może by się udało. Tak, no właśnie, także w końcu by była potrzebuje u nas na live. Ten. Timeout. Czas. Tak jest. Tak, chwileczkę dobrze. I wracam. Dokładnie, czekamy na ciebie. Także drodzy widzowie, zadawajcie jeszcze Kacprowi tutaj pytania. Jeszcze 5 minut z nami będzie i będzie może małpeczka. Może będzie, ale będzie. Grubo. Zaraz może ją adoptujemy. Będzie naszą maskotką kanału. Tak, także już przypominam, 18 grudnia, bukujcie sobie, kurczę, czas, że tak to nazwę, i moje urodziny. Moje urodziny i robimy znowu na live wesoło. Nie wiem ile, z 4 godziny pojedziemy na wesoło. Musi być, bo 39 lat w końcu. Kawał życia już. Nie ma. Nie tym razem, no. Nie tym razem. No dobra, następnym nic się nie dzieje, kurczę, widzisz. Słodko sobie śpi. Ja też mam jedną małpkę, moja żona, ale no ciężko już było ją przynieść, także nie ta waga. Dobrze, my nie słyszymy. Żarty żartami. Tutaj jeszcze, czekaj, masz jakiś klub, do którego nie pójdziesz, dopóki... To co, przy władzy będzie aktualny prezes, Szymon się pyta. No to pewnie paru by się znalazło, no to już... Nie, tu wiesz co, nie, no, może chyba, nie, tu chyba nawet nie ma co mówić. Tak, nie, przecież. Wydaje mi się, że ci co wiedzą, to wiedzą. Tak, już zresztą częściowo, że dzisiaj mówił o różnych klubach, o różnych relacjach, a oficjalnie nie ma co powiedzieć, bo karierę cały czas masz jeszcze, że tak powiem, bardzo długą przed sobą i nigdy nie ma co tych mostów palić do końca, ale gdzieś tam ładnie tył głowy będziesz wiedział, bo nigdy nie wiesz, kto nas słucha. Już się nieraz okazuje, że później nagle w telewizji również wykorzystują te nasze jakieś rozmowy, więc uważać, bo znowu jakaś kara będzie. Znaczy nie, ty jeszcze nie miałeś. Nie no, wydaje mi się, nie no, miałem już, ale wydaje mi się, że nie no, jak odpowiadałem na jakieś cięższe pytania albo na jakiś cięższy temat, to mówiłem to tak, jak ja czuję, a nie obrażając nikogo, także... Jakby to jakby moje odczucia. O kurczę, tu jest dobre pytanie. A ja chciałem poruszyć to, Grzesiu znowu, ten co do nas dzwonił tam wcześniej. To skłoniło Gingera do zrobienia sobie fryzury a la Dziaders, bo my na niego Dziaders mówimy, czyli on też jest łysy na maksa. Oj, niestety pewnie nie jeden facet mi to przyzna, ale są takie miejsca w okolicy głowy, że jednak trochę jest tam tych włosów mniej. I niestety, ja chcę pociągnąć ten temat. Zaczęło mnie denerwować i no i pewnego razu po prostu poszło. Ale maszynka w rubi. Ale wyglądasz, nie jest źle, powiem ci. Widziałem gorszych. No fajnie. Fajnie, dziękuję, to było miłe. No słuchaj, dokładnie, odbieramy telefon, ale ja jeszcze a propos tej fryzury chcę się coś zapytać. Halo? No witam, kto? Łukasz, jeszcze raz dzwonisz? Tak. Nie, no ale zapytać. Łukasz, to musisz dychę zapłacić, no nie, no tak to nie jest, że wiesz. Nie no, żarty dychę Łukasz, żartuję. Czy Kasper Komórski przyjdzie do drużyny z Leszna? Przyjdzie do drużyny z Leszna kiedyś. Oj, na razie będę występował w Poznaniu i jeśli w danym momencie będę na tyle dobrym zawodnikiem i będę jeździł w Ekstralidze i dostałbym ofertę z Leszna, nie mówię nic. I czy chciałbyś zdobyć medal Grand Prix? Czy Kasper chciałby medal zdobyć Grand Prix? Oj, zdecydowanie. Złoty. Zdecydowanie za, chyba jak każdy z żużlowców chciałby mieć ten medal, ale ja wychodzę z założenia, że nie każdy może być żużlowcem i nie każdy żużlowiec może właśnie takie złoto mieć.
Dałeś jaka puenta? Także Łukasz, dzięki za twój telefon. Dziękuję. Pozdrawiam. Dzięki również. Ja muszę pociągnąć ten temat, bo zapomnę teraz. To dziękuję, pozdrawiam. Tak, pozdrawiam. Pozdrawiam. Łukasz, nie zapomnij łapki w górę, bo widzę, że jeszcze nie zostawiłeś. Dobra, wydaje. No, widzisz jak to z tobą jest, cały live czekasz, a potem co? To już wchodzę, wydaje. No właśnie, ja to sprawdzę. Chociaż nie mam jak, ale sprawdzę. Dobra, zadzwonimy do ciebie. Łukasz, dzięki wielkie za twój telefon, będziemy w kontakcie jak co piątek. Poczekajcie chwilę. Na co? A że łapkę? Już wchodzę. No dobrze, to sobie tam na backstage'u możesz sobie wejść, Łukasz, to bez problemu. Dzięki wielkie. Dobra? Tak, super. Dzięki. Jest łapka, poszła. Super, elegancko. Dałem. Tak, super, bardzo się cieszę, Żółwik, Bicek, dzięki wielkie. Pozdro, Łukasz, trzymaj się, bo tutaj już końcówka czasu, więc nie chcę już też przedłużać, więc lecimy, bo ja chciałem zapytać się o to łysienie. I powiedz, bo jednak żużlowcy mają to i czy to jest wina kasku? Bo zauważyłem, że niektórzy zawodnicy, nawet chyba Bartek też, kominiarkę po prostu używa. Czy ta kominiarka, czy ty używałeś na początku kominiarki? Czy te włosy się wycierają? O co w tym wszystkim chodzi? Bo ja ci powiem szczerze, wiesz, nie mam motoru, więc nie jeżdżę na co dzień w kasku. Zresztą ja mam kwadratową głowę, więc nie robią jeszcze takich kasków, więc mów. Kiedyś jeździłem w takiej czapeczce pod kask, ale tylko ze względu na to, że kiedyś miałem długie włosy. I mi gdzieś przeszkadzały właśnie i wtedy w tym momencie gdzieś tam zakładałem. Później gdzieś tam obciąłem, była krótsza fryzura i już nie potrzebowałem i nie, może to też ma jakiś wpływ, że gdzieś tam ten kask, ale jakby nie u każdego to działa, bo jest dużo zawodników z bujną fryzurą i jeżdżą cały czas. Także no może geny, nie wiem. Możliwe, że coś gdzieś tam. No właśnie, jednak to każdego... chyba bardziej geny, bo bardziej chciałem się zapytać, czy jednak te kaski wam nie wycierają tych włosów po prostu. Wiesz o co chodzi, ale skoro mówisz, że to nie ma reguły, że bardziej po prostu. Wydaje mi się, że to też jakby jedno tam z kilku czynników, które gdzieś tam mogą mieć wpływ, ale nie muszą tak naprawdę. Nie, no właśnie tak mnie to zawsze ciekawiło, bo nieraz widzimy tych zawodników w kominiarkach, nawet z krótszymi włosami i się zastanawiałem właśnie wtedy, po co ta kominiarka. Ja nigdy za to nie przepadałem, za tymi maskami, które były tutaj zakładane na twarz. Niektórzy jeszcze do dzisiaj chyba jeżdżą w tym. Nie wiem, czasem chyba takim najbardziej rozpoznawalnym, jeśli chodzi o tą maskę, to jest Nils Christian Iversen, no chyba do dzisiejszych, do dzisiaj, no. Tak. On do dzisiaj jeździ, ale to chyba wtedy, nie, no. To jest jakby, żeby szprycu nie dostawać jakoś za mocno w twarz. A w moim przypadku by się to przydało, bo ja jeżdżę z otwartą buzią i często po biegu mam kilo żużla. Znaczy odbieram, Grenz Animal pisze, nie odbierasz. No słuchajcie, mamy gościa, więc ja też nie chcę za każdym razem, jak ma myśl swoją. A ze spamu jeszcze raz to poleci defekcik, bo napisałeś 10 raz i zaraz się moi tutaj... ludzie tobą zajmą, że tak się brzydko wyrażę. Spokojnie, jeżeli zadzwonisz, a akurat Ginger będzie miał przerwę, że tak powiem, chwilową na wodę, zaraz cię włączę, ale nie mogę przerywać też w każdym momencie, bo nagle ktoś dzwoni. I tak przerywa mnie jednokrotnie. Mamy telefon, proszę bardzo, odbieram, może to jesteś ty. Halo, kogo witam, kogo goszczę, czy już spadłeś? No i to jest takie odbieranie, nie? Nie odbierasz, a jak odbierasz, to nagle wiesz. Żużel w buzi i tyle, jak ty tą maską. Ale to na pewno też musiało utrudniać oddychanie, prawda? Tak, no mi właśnie to przeszkadzało. Ja mówię, ja jeździłem, przejechałem się raz w tym i ciężko mi było w tym oddychać, także tak samo ja nie wiem, jak na przykład idę biegać, czy jeżdżę na snowboardzie, to zawsze wolę mieć odkryty nos, bo po prostu lepiej mi się oddycha. Odbieramy tak, telefon. No. O, nie zdążyłem, ale byłem prawie... Prawie, że tak powiem, się udało. My pomału do bazy. Może jeszcze ostatni 1-2 telefon. Kasper, pozwolisz, bo ja wiem, że dzisiaj piątek, pewnie na jakieś balety się wybierasz czy coś, czy grzecznie dzisiaj? Nie, grzecznie, bo akurat jutro właśnie jest u mnie mój sponsor, Robert z czapeczki. Pięknie, i jedziemy jutro do kolegi. Ja też mam, zobacz, ale
Nie sponsor, ja bym chciał mieć takiego sponsora. Tak, jutro idziemy tutaj koledzy niedaleko mnie kłaść ogrzewanie podłogowe. A, to jednak także... gdzieś tam dorabiasz, zaraz pociągniemy, odbieram ten telefon. Halo, halo, kogo witamy, kogo gościmy, kto jest teraz z nami? Siema. No siema, no. Zakręceni w lewo? Oczywiście, że zakręceni w lewo. Właśnie rozmawiasz z Adamem i z nami jest Kacper Gomulski, więc śmiało wal pytanie. To ja się chciałem zapytać Kacpra, jakie masz spostrzeżenia dla kibiców z Ostrowa, bo wiem, że było kilka sytuacji w Ostrowie, które mogły mu się nie podobać w tym sezonie. No gdzieś tam... Nie wiem, no wydaje mi się, że jeśli klub wygrywa, to nie ma sensu gdzieś tam obrażanie zawodników rywali, a bardziej cieszyć się z tego, że po prostu ich pokonali. A słyszałem kilka ciekawych zdań na mój temat. Dlatego też właśnie o tym mówię, bo nie zasługujesz na takie zdanie, bo jesteś bardzo dobrym zawodnikiem i zwłaszcza o tym powinien cię szanować z tego powodu, że kiedyś jeździłeś w naszych barwach. Ja powiem inaczej. A to brat. Ja powiem inaczej, że każdy zasługuje na szacunek i pewnych słów do nikogo, czy to jesteś żużlowcem, czy jesteś Kowalskim, po prostu szanujmy się i takie jest moje zdanie, że wypowiedzi co po nikomu. I jeszcze jedno pytanie, jak już o tym Ostrowie, to jak myślisz, czy Ostrów ma jakieś szanse na utrzymanie się w ekstralidze? No, zdecydowanie. Moim zdaniem ma. I przede wszystkim będą mega, mega groźni u siebie, bo jak się mega tak już dobrze dopasuje do toru, no to jeśli wygrywają w finale pierwszej ligi, chyba 60-30 było? Nie wiem, czy dobrze kojarzę? Tak, 60-30, no to w Ekstralidze jeszcze gdzieś tam z dodatkiem kilku zawodników, w sumie dodatków, no Chris Holder, który mi się wydaje, że też lekko pociągnie ich do góry, to mają szansę, żeby się spokojnie utrzymać. No to ja ci życzę powodzenia w Poznaniu, pewnie będę jeździł na mecze i jeszcze... Zapraszam. Klubu z Ostrowa, z kim masz najlepszy kontakt z zawodników, jeśli miałeś tak powiedzieć? Z Ostrowa... kurczę, nie wiem. Chcę szybko się pomyśleć, kto tam jeździ. Nie. Chyba... Nie, z Olim Berczonem mi się wydaje... Nie, z Olim... Kurczę, tak myślałem o obcokrajowcach, ale przecież jest i Grek, i jest Gapa, także... Mega, no mega pozytywni ludzie. To prawda. Każdy ich uwielbia w Ostrowie. Tak, no i mega, mega są w porządku. Także pozdrowienia dla chłopaków. Dobrze, to ja już się też rozłączam, bo pewnie jeszcze inni dzwonią, więc powodzenia w Poznaniu i widzimy się na meczu. Nie, dziękuję i do zobaczenia. Trzymaj się. Cześć. Tu mamy takie ostatnie, że tak powiem, pytanie właśnie, o którym w sumie ja nawet się ciebie nie pytałem jeszcze. Właśnie, przecież tam była jakaś afera z przekupstwem, prawda? Dostałeś kiedy? Coś? No, jakąś propozycję dostałeś w trakcie sezonu. Coś tam było, coś wyszło jakieś, że te... Tak, a to mi się wydaje, że... Że to był głupi SMS bardziej na zasadzie niż taka... Czyli no, ogólnie wiadomości gdzieś tam były skrajność, bo jak pojechałem dobrze, to było fajnie, że jedziesz, coś tam super. Pojechałem jeden słabszy mecz i od razu tam pociski były na mnie. Później znowu pojechałem dobrze, to fajnie i wtedy coś tam się zapytał, że jakby coś obstawił, coś kiedyś, a ty coś kiedyś byś pojechał gorzej, to na tym byśmy w dwójkę byli zadowoleni. Ale nie ze mną te numery. No właśnie, tak jak tutaj mówisz. Tutaj jeszcze się Grzesiu pyta, kiedy będziesz na Wyspach, bo ja chciałem się dopytać, bo... Czy to, że jeszcze nie masz jako takiej tej drugiej ligi, to właśnie jest spowodowane tym, że no wiemy jak jest w polskiej lidze, także możesz tylko jedną ligę wybrać. Czy tobie bliżej by było do szwedzkiej, czy ty do Anglii? Nie no, w drugiej lidze można mieć klubów... W drugiej możesz mieć dwa, tak? Tak, i w pierwszej też jest tam chyba dowolność w ogóle. Dowolność to nie wiem, wiesz, tam chyba jakiś... Chyba jest, ale nie jestem pewien teraz, bo... Na pewno jest w Ekstralidze jeden, ale... Wydaje mi się, że nie ma w ogóle chyba limitów, jeśli chodzi o ligę zagraniczne w pierwszej i w drugiej, bo na przykład Adrian Gała miał Czechy, Szwecję i Rosję, więc cztery ligi i sobie mógł spokojnie jeździć, także wydaje mi się, że chyba nie ma, jeśli chodzi o pierwszą i drugą ligę.
A ty właśnie myślałeś jakieś takie kierunki, bardziej właśnie tak jak mówisz, Czechy, Rosja i te sprawy, jak wiadomo, no tam no, poziom jest niższy, aczkolwiek kurczę. No w Rosji jeździłem 2 lata temu. Gdzieś tam była możliwość chyba w tym roku, ale jakoś tam się nie udało. I w Czechach też miałem zapytanie, ale akurat jakoś tak, nie wiem, terminy nie pasowały i chyba jechałem wtedy na mecz na jakiś turniej do Niemiec, tak mi się wydaje. Coś tam było, czy nawet to albo Dania, albo Niemcy, coś z tym było. Kasiu pisze, że w pierwszej lidze można 2 ligi. Obcykany jest. A to... Jest. Ale ja chciałem ci powiedzieć, że musisz tu kiedyś na te wyspy jeszcze zawitać i wtedy nas odwiedzić, bo możesz Grzecha odwiedzić, on jest z Plymouth, albo Rafała w Leicester, a ja z kolei pod Londynem, więc widzisz, jak będziesz trasę, gdzieś chciał się przekimać czy coś, zapraszamy, wiesz, przywitamy wodą, chlebem, solą, alką jeszcze też znajdzie jakieś. Dobrze, dobrze, jeśli będzie okazja, to na pewno chciałbym skorzystać, jak najbardziej. Super. Pewnie jeszcze teraz mi i tak połowę pytań pouciekało, ale już też nie chcę przeginać, powiedziałem ci na samym początku, że godzinka, wiem, że nawet Rafał teraz do nas wrócił z twojej piłki. Więc Kasper, no było mi bardzo sympatycznie, zresztą ja zawsze powtarzam, że tu na kanale ma być ten luz. Ja wiem, że czasami są trudniejsze pytania, nie na wszystkie możesz odpowiedzieć, dlatego ja też to szanuję, tu nie robimy żadnej popeliny na kanale, czy wiesz, po prostu sobie gadamy bardziej jak kumple i tak te rozmowy mają wyglądać i zresztą jak nasi widzowie tu przed chwilą ci przeczytam komentarz, jeden właśnie taki miły. Super się słuchało waszej rozmowy, szczera, zabawna, powodzenia dla Kaspra w przyszłym sezonie i oby przejechał sezon zdrowo i bez kontuzji. Także mi było bardzo miło, mam nadzieję, że tobie też. Mi również, oczywiście. Także szykuj. Jak zawsze. Szykuj, bo wiesz, teraz ci nie odpuszczę. Ja teraz dostaniesz to, że... Czekam na datę i lecimy. No i pamiętasz, nie, że będziesz musiał mnie reklamować później cały sezon, nie? Jak będziesz miał wywiad, będziesz musiał powiedzieć w telewizji, nie no, przegrałem FIFA, Adam, sorry, jesteś lepszy. Nie ma sprawy, ale wtedy jak ja wygram, to przez cały sezon mówisz tak samo. O Boże, co sezon, dzień dobry, witam pana Kacpra, tu kurde uszanowanie. Będę tak się witał z widzami. Wesoło musi być. Kasper, to jeszcze tak raz jest. Wielkie dzięki. I będziemy w kontakcie, tak jak zwykle. Zresztą tak jest. Wiesz jak ze mną jest, ja też od razu widzowie, żeby też wiedzieli, to nie jest tak, że ja piszę codziennie do Kaspra, po pół roku się odezwiemy, to ja nie jestem taki, ja też jestem, mówię, no nie będę pisał, że tak powiem, co 5 minut, bo też nie znamy się jak łyse konie, ale czujemy, ja bynajmniej z mojej strony czuję fajną gadkę, że się klei i właśnie jak raz na jakiś czas sobie pogadamy, to bynajmniej są tematy. Tak, dokładnie. No. Dokładnie. Ale FIFA ci nie odpuszczę i tak. Także dzięki Kasper. Tak jak mówię. Ale tak jak mówię. Czekam na datę. Jeszcze coś ci pokażę, bo zobacz co ja zapomniałem odpalić. Miałem dla ciebie specjalnie przygotowane, a ty tego nie zobaczysz. Miałem taką graficzkę właśnie, że już ze Skorpionem. Ale to... Jak odtworzenia na końcu. To wrzuć ją, a ja sobie otworzę po live'ie. No, także już właśnie obrzuciłem, pokazałem, bo tak miałeś... Jeszcze i ostatnie pytanie dostaniesz. Powiedz mi, co ty żresz cały ten live? No. Nie mogę powiedzieć. A ja wiem, co to jest. Nie, oczywiście. No. Snusiki. Gdzie ty to kupujesz? Słucham? Gdzie ty to kupujesz? To w Polsce normalnie możesz kupić? Tak, w sklepach spożywczych z zielonym zwierzaczkiem. Nie będę tu reklamował. Kameleon. Nie, słuchaj, ale powiedz, właśnie ja się chciałem kiedyś zapytać, bo bardzo dużo zawodników, nawet tajski chyba też non-stop podjadał z tego, tak, co no. Pamiętam. Czy to daje też jakiegoś kopa? Kurczę, może z rana, jak rano wstanę, to gdzieś tam czuję takie lekkie zawirowanie, a później wstaję z tego zawirowania. Aha. To jest chyba już takie przyzwyczajenie, że po prostu lubię mieć coś tu po prostu pod wargą i takie, nie wiem. Jak na przykład robiłem ja sobie przerwę od tego, to pierwszy, no właśnie, no, pierwszy, no. Pierwszy tydzień żyłem dużo gum i wkładałem sobie gumę właśnie pod wargę, żeby czuć coś, że to mam. I tak później zacząłem ograniczać, aż w końcu rzuciłem to, no ale... No właśnie, ale to jest nikotyna, ciężko. Nie? Tak, no.
jakieś tam ma procenty, ale... A czy to ma ale... w ogóle jakiś smak? No zobacz, jeszcze cię przeciągnę, bo ja zawsze się chciałem kogoś zapytać, kto to wpiernicza. Tak się brzydko wyrażę. Czy to ma smak? To są różne smaki, czy jak to... Miętowe, ja lubię miętowe. A, miętowe, okej. Okay. Tam jeszcze jakieś inne smaki, ale ja przepadam za miętowymi. I to ogólnie, że tak powiem, na legalu można to wcinać? To nie jest tak, tam... no. Okej, okay, nie ma nic nie, tam tu zielonego wszystko, dodatku. Akcyza jest, wszystko jest, normalnie można kupić to w sklepach, na stacjach benzynowych też niektórych, także... No zobacz, no czekaj, muszę kiedyś spróbować, bo jeszcze tego nie próbowałem, a to co powiedziałeś i motto tego odcinka jest, póki można, to trzeba próbować w życiu wszystkie. Oczywiście, dokładnie. No to super, Kasper... Już nie przeciągam, sorry, ale musiałem się dowiedzieć, bo ja już ostatnio jak gadaliśmy też, patrzcie, co on tam wcina i wiedziałem, że co wcinasz, ale chciałem pociągnąć temat, żeby się troszeczkę dowiedzieć. To jeszcze sekundę zostań na backstage'u, bo jeszcze mam słowo. Dobrze. Sekundę tylko i już. Okej. Okay. Także dziękuję drodzym widzom, że byliście za wszystkie łapki w górę ponad 60. Dziękuję cały czas 50 osób z nami, było 70, także do usłyszenia, pozdrawiamy. I oczywiście ja z tego miejsca też ci, Kasper, życzę przede wszystkim sezonu bez kontuzji. I pozytywnie do przodu, także nie dziękuję tam i dziękuję za rozmowę. Tak, super, pozdrawiamy i do usłyszenia. Pozdrawiam wszystkich widzów. Dokładnie, cześć.